przede wszystkim ma na zasadzie zmniejszyć tarcie. Działa dokładnie jak smar. Na pewno wszyscy Państwo się myjecie w wannie, wiecie, jakieś śliskie mydło, prawda? Na tej samej zasadzie. Warunki atmosferyczne pozwoliły na to, nie było bocznego wiatru, że naprawdę pilot zrobił genialną robotę i usiadł w osi. Przy bocznych wiatrach byłoby to utrudnione. Czy wtedy byśmy położyli pianę? Nie odpowiem Państwu na to pytanie, bo nie wiem. Jest to decyzja w danej chwili, w danych warunkach atmosferycznych, w danej sytuacji. Przy innym układzie mogło być zupełnie inaczej. Mogliśmy się nie zdecydować na kładzenie piany. Tu naprawdę były sprzyjające warunki, dlatego taką decyzję podjęliśmy. Okazała się słuszną. Oczywiście piana ma też własności gaszące. Tak. W związku z tym ogromna ilość iskier i ewentualnego płomienia, które się mogło tam pojawić, została od razu gaszona przez tę pianę, po której się poruszał samolot. To było pięknie widać na zdjęciu.